Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii z Let's Play Minecraft. W poprzednim odcinku robiliśmy sobie system logistyczny, właściwie kończyliśmy część właściwą. Dzisiaj mieliśmy dalej jechać, ale zobaczymy, czy pojedziemy, ponieważ chciałbym się zająć Quarry. Chciałbym się zająć Quarry, ponieważ już od dłuższego czasu chcę go uruchomić. Właściwie je. I też pokażę wam, jaki system zrobię później. Właściwie poza odcinkiem będę jeszcze robił. To jest system, który widzieliście, nie? Ja wam jeszcze go szczegółowo pokażę, ponieważ jest quarry, od tego odchodzi rura. Od drugiego też odchodzi rura, bardzo podobnie. No to przez ironową idzie, idzie, idzie. I jest to podłączone, co prawda, do insertion pipe'a tych skrzyń, ale najpierw idzie do enderchesta, który jest nam podłączony w bazie. Od tego enderchesta insertion pipe wychodzi, złota rura i tu po kolei do skrzyń od tyłu się napycha. I też teraz chcę zrobić system, żeby z tych skrzyń pompowało do enderchesta. Nie od razu, tylko później, może po jednym quarry będę odpalał. Jak jedno się zrobi, to kolejne. Bo że jakbym tak chciał zrobić wszystkie cztery, to by mi trzeba było tych skrzyni z nawet 8 razy tyle, tak? Żeby to wszystko można było pomieścić. Ale tyle nie mam, tu będzie oczywiście system, kobel i tam inne rzeczy, jeszcze może powiększę, więcej skrzyń zrobię na to. No ale póki co to tak będzie. O, te więcej skrzyń to chyba już mam plan, jak dorobić na kobel, bo nie może być go za dużo. Dobra, tak czy siak. W bazie mam coś też ustawione. No i tu odchodzi od silników biogas engine. Rura wooden conduit pipe, później golden conduit pipe i tu się energia skupia tutaj też. No i to jest podłączony jest, zaraz będzie podłączony, ale już jest gotowe wszystko. Biomasa jest będzie podłączona do tego, tak to wszystko będzie ładnie wyglądało. Bo chyba 30 odcinek był bez obrazu, a ja w nim pokazywałem. No tu idzie rura. No tutaj tak samo jest Squary. Wychodzi stąd. Sandstone pipe, żeby się nie łączył do jednego. Rura ironowa i jedzie z itemami dalej. Tutaj skrzyni. No i odpalę jedno quarry, jak mówiłem. No tu jest tak samo to zrobione. Tylko że to jest po prostu bliżej wszystko, żeby szybciej itemy wpadały. Cztery silniki szybko będą wyciągały. Zobaczymy, jaka tam prędkość, odpalimy te silniki. Lawę ja wcześniej już dałem. Dwa wiadra trzeba, żeby rozpocząć pracę tych silników. Dwa wiadra, dwa kany. No co prawda my już możemy to połączyć, więc łączymy rurą, której pewnie nie mam. Oczywiście rury nie wziąłem. Super, po prostu super. Da się to ominąć? Niestety nie, będę musiał iść po rurę. No jak ja mogłem się nie przygotować? Jakbym jakiegoś kaktusa dorwał, ale to nie ma co. Dobra, więc ja idę do bazy cięcie. No i okej, mam już tą rurę. Powiem wam, że co do tych lagów, to one się skończą w przypadku zmienienia systemu na logistyki bez silników, bo rury to tam nie wiem, albo w nowej serii po prostu, bo tu jest coś niestabilnego i nie do końca współgra. Łączymy, łączymy. Na razie odpalamy jedno quarry. Czekajcie, to tu by się przydał, jak jedno odpalamy. No dobra, niech już będzie. Tu by się przydała blokada Iron Waterproof Pipe. Ale oczywiście nie mam Iron Waterproof Pipe'a. No tu bez sensu by było. Dobra, zrobimy coś innego. O, po prostu tak. Później ten Iron Waterproof Pipe przyniosę. Połączymy, żeby to zdziałało. No i oczywiście dźwignię przekręcamy do dołu. Pyk, 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 pyk i pyk. No i to powinno zacząć działać. Zaraz powinny się silniki, o widzicie, zaczęły pracować silniki. Dwa pierwsze. Kolejne też są włączone. Ale tylko dwa działają, dlaczego?
Wiecie co? No podłączmy jeszcze tutaj, żeby... Żeby to było żwawiej. Te silniki są już włączone, powinny zacząć pracować. Dwa silniki to troszkę wstyd. Nie widzę, że zaczęło pracować, ale mam nadzieję, że zaczęło już. Trzy silniki są. Czekajcie. Chodzi biomasa, no, czyli zaraz zacznie więcej pracować silników. Tylko ta biomasa się musi rozlać. I odblokuje przewody w bazie. Ta biomasa jakoś dziwnie jest skompresowana, że jak mało, to już znika. Tak jakby się ulatniała. No a jak jest jej mało, to jednak jest dużo. Ja nie widzę, żeby to się obramowało jakoś. Gdzie to pracuje? Może dopiero się rozpędza? Gdzieś tam wewnątrz jest. Ale mam nadzieję, że to działa. Bo energia się dostarcza do quarry, quarry działa. Jest! Działa! O, jak super! Kurczę! Tylko żeby itemy były. Jakby itemy były, to już było całkiem super. O, widzicie? Czekajcie. A to tworzy, myślałem, że to niszczy. Na dwa fronty, kurde, wydajne to jest. Silniki. No widzicie, ta biomasa sprawdza się, rury złote. Powiem, do inne mogłyby nie dać rady. Poczekamy sobie, zobaczymy jak to się zrobi. Później wam wytłumaczę dalej. Co to ma być? Chociaż może nie nie będziemy robić logistyki, bo by mi ten laser nie załatwił. Ponieważ... Może się wycofam? No ponieważ jeszcze coś muszę tam dorobić, więc to nie jest takie o. No i oby teraz były itemy, bo już się statyw zrobił. Dobra, działa, działa. Działaj, działaj, działaj. Niszczy coś, a gdzie są itemy? Czekajcie. Jest, itemy trafiają, super, super. Nie mogę się nadziwić. Kurczę, na gravel nie zrobiłem osobnej skrzyni. Ach, ja to jestem. No i nie będę teraz tego wyłączał. Po prostu przedłużenie zrobię. Okej. Dobra, gravel będzie gdzieś wypadał, żeby mi systemu nie załatwił. Idziemy do bazy. Cięcie. No już jesteśmy. Na szczęście quarry działa. Dlaczego tak mało FPS-ów na Tiny? Nie wiem, o co chodzi. Dobra, to już działa. Idziemy na dół, bo chciałem wam coś pokazać. Czy to już działa? A, okej. To nie działa, ponieważ tu nic nie ma. To jest, się tak zbiera, ale tu idzie, patrzcie, ładnie. Kobel. Tu ustawiony jest, o nie. Może tym? Tu ustawiony jest, że kobel, idzie kobel. Tu ustawiony, że ziemia, idzie ziemia. Jeszcze muszę zrobić gravel. Wiecie co? To zrobię jak najszybciej. Jeszcze kolejną skrzynię bym dał. Tu mi trzeba diamentową. I diamentową, tylko większą. Silver mam oczywiście. Bo jak to z silverem było, że... Kurczę, no dlaczego tak mało FPS-u? Wiecie co? Ja się poddaję. Na Tiny tak mało. Co ja mam zrobić? Dobra. Diamond pipe jest tu. Jest. Jeden. A weźmiemy więcej. Jeszcze nam potrzebny gravel tam będzie. Ziemia, kobel. Jest. A jeszcze srebra nie ma. Chociaż nie, srebro już mi niepotrzebne, ponieważ... Skrzynie... Skrzyni nie mam. To jeszcze musimy iść. Przydałby się pocket crafting table, żebym nie musiał łazić, ale nie. Kurde, no dlaczego? Muszę jeszcze coś... z priorytetami oraz z wydajnością pomyśleć. Mamy małą skrzynię, ale na małą skrzynię... Chociaż gravel może... Wystarczy na małą skrzynię, ja tu oczywiście włożę tak jak trzeba. Mam nadzieję, że on nie zniknął. No nie, jeszcze ten. Pusher. Dobra, to jeszcze dwie skrzynie dać. Trzeba jedną. I... no nie.
Połączyła się. Nazywam to fuszer. Chociaż właściwie... Super, nie powinienem. Się połączyło. Czekajcie, no co jest z węglem? Zaraz, 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 zaraz. Węgiel idzie do czerwonego, czyli do czerwonego i tutaj. Systemem logistycznym powinien iść. Tu wchodzi dobrze, tu jakieś... Okej, tu coś weszło do przepalenia, spoko. Co tu mamy? Moonstone'y to mogą znikać. Nie wiem, do Void Pipe'a podłączył, tylko nie za bardzo mogę. No nie, flinty jeszcze są. Czekajcie, mamy tu gdzieś miejsce? Do zielonego może jest. Jest, w zielonym miejsce. Aha, tylko żeby w zielonym, to trzeba tu ustawić najpierw, w czarnym. W czarnym nie ma miejsca. A wszystko tu, to też by się zapchało. Wiecie co, nie wiem co zrobić. Po prostu ja nie wiem co zrobić. Aha, wiem jedyne, że... Na przykład w czarnym jest miejsce, ale jak tu ustawię, żeby szło, tam nie ustawię, no to nie pójdzie przecież. Chyba, żebym tu ustawił, że reszta, no ale też mi się nie uda. Okej, to będzie trudniejsze niż myślałem. Chętnie bym to gdzieś wywalił. Czekajcie, tu jest jakaś skrzynia, na chwilę muszę położyć ją tutaj i wywalić to, co mi niepotrzebne. I wziąć to, co tu jest. Prawie wszystko wziąłem. Najlepiej to, gdyby trafiało do systemu bezpośrednio. No ale to, co nie jest ustawione, nie będzie szło. Trochę to skomplikowane. Czekajcie, jest jakieś rozszerzenie? No wątpię, że jest jakieś rozszerzenie. Autarctic Gate co najwyżej, ale... Tu się nie da zrobić, tu można tylko gate'a, gate nie wystarczy. Czekajcie, co do gravela, to ja mogę tu zrobić chyba. Nie, tu jest tylko zielony, czyli ten. Wszystko inne zajęte. Nie, chciałbym jeszcze, żeby zbierał forsythium, ale też nie mogę. Forsythium, tak? Chyba, że... Czekajcie, jak tam biały? Biały też. Miałem dać tu wyżej dodatkowo, no ale nie, to musi po prostu znikać. Ale to będzie się magazynowało i lagowało. Co to jest, sól? Ustawione, że ma iść tu, no to dlaczego nie idzie? Do systemu logistycznego. Chyba, że to nie może być logistycznej rury. Muszę być zwykła, to ja bym zamienił tu na... Tylko zwykło, tylko teraz tu nie działa i jest źle. Czekajcie, mogę coś jeszcze wrzucić do tej skrzyni. No, to lecimy odcinek, nie wiadomo po co. To powinno działać, nie wiem dlaczego nie działa. No tu jest po... O, już widzę, widzę, widzę o co chodzi, chyba. Spróbujmy to rozszerzyć. Tu usuńmy to. Tu zróbmy w ten sposób. Tu dajmy... Chyba, że ja tu mam, powinien provider pipe'a dać, aha. Ale dobra, tu będzie basic logistic. Basic, tu też basic logistic.
Tutaj ta rura. A tutaj ta rura. No i już... Tylko tutaj jest nie okej. Tu nie mogę dać tego. Właściwie powiem... O tu i o tu, ale może by ta dźwignia jakoś źle na rurę działała? A poza tym tu mamy... To byśmy mieli kolejny kanalik. Mam pewien pomysł. Spróbujmy. No niestety nie. Niestety nie. Wiecie co? No ja nie wiem, dlaczego to nie działa. Po prostu ręce opadają. Czy tu już coś trafiło więcej? No bo ja nie chcę tego brać tutaj, wiecie. Wiecie co? Zrobimy to inaczej. To będzie wszystko do systemu wpadało. Automatyczna przepalarka będzie po prostu później. No tylko ja teraz tego nie zatrzymam. A tu jak silniki spowolnię, to będzie gorzej. No więc jak to można ominąć? A jakby to był... No nie, cofa się. A jakby to był provider pipe? Z ekstraktem. A ja to chcę odzyskać, żeby nie było. Znika mi to, super. Nie, ja muszę to zatrzymać. Czy będzie dobrze, czy źle? Ja muszę to zatrzymać. Te silniki. Nie mogę dłużej tego tolerować. Tamte silniki, no też bym musiał zatrzymać, niestety. Albo dobra, niech się namagazynuje w skrzyniach. No wiecie co? Ja to po prostu poza odcinkiem załatwię to z tą logistyką i od razu się przesuniemy do logistyki i może nawet będziemy usprawniać fabryki logistycznie. A tymczasem myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!